Jest z nami Adam Pipi Kipek Piskosz. Cześć Adaś. Witam bardzo serdecznie. Gratulacje, jesteście mistrzem futbolowej Ligi Szóstek sezon wiosna 2015. No udało się w końcu. W zeszłym roku się nie udało, to w tym się udało. A była nerwówka trochę w tym meczu, prawda? W pierwszej połowie jak doszli na was na 2-2. Tak, no widać, że Rzyma grała o, w zasadzie o utrzymanie w lidze, nie? Więc w zasadzie musieli się bardzo starać. No ale no w tym meczu udało nam się zagrać lepiej od nich. Wykazaliśmy się więc większym cwaniactwem i wygraliśmy. Z tego całego sezonu no, byliście najlepsi, też tak uważasz, że rzeczywiście w tych wszystkich meczach, które wygrywaliście, to potwierdzaliście swoją klasę? Powiem tak, no nie będę udawał jakoś skromnej osoby, ani nic. No, wydaje mi się, że wygraliśmy tą ligę bardzo... Znaczy, wygraliśmy ją zasłużenie. Uważam, dwie tylko wpadki mieliśmy tam z Szczyżynami i Zamberem, który też bardzo dobrze grał, ale naprawdę z czołowymi drużynami pokazaliśmy, że naprawdę jesteśmy mocną drużyną i to nie jest przypadek, że wygraliśmy tą ligę. Kasper dzisiaj słabo, prawda? W drużynie Rzymły. Znaczy, Kasperek słabo, aczkolwiek ma tam jakieś problemy z plecami. Chciałbym go pozdrowić serdecznie i żeby mi przyniósł Jacka na jutro. Może mi już dzisiaj dać. Był taki mały zakładzik w tym meczu, był pewny tego, że wygrają. No nie udało się, nie? A jak twoja noga? Skandalicznie. Dzięki serdecznie, gratulacje. Dziękuję bardzo. Muszę tam powiedzieć wszystkim, że w zasadzie wygraliśmy wszystko i teraz idziemy na obiad. Dzięki.